Nie wiem jak was, ale mnie te ostatnie słoneczne dni wcale nie przekonały. Ja to czuję. Jest jesień. Czyli z czym się kojarzy jesień? No najbardziej z tym, że się siada przed telewizorem z gorącym kubkiem kakao czy herbaty, zajada popcorn i ogląda dobre seriale. Także ja bym dzisiaj wam chciała przedstawić moje propozycje na najlepsze seriale nordyckie, jakie można oglądać na Netflixie. Nordyckie dlatego, że podrzucę wam też seriale z Islandii i z Finlandii. Także zapraszam na krótki przegląd. Subskrypcję wraz z naciśnięciem dzwoneczka. Przegląd nordyckich seriali należy zacząć od Brun, czyli Most nad Sundem. Ten serial odniósł chyba największy sukces ze wszystkich seriali pochodzących ze Skandynawii, ponieważ szał zapanował na całym świecie. I ja się wcale nie dziwię, dlatego że fabuła Brun, czyli Mostu nad Sundem, jest genialna. I zaczyna się już od pierwszych sekund, kiedy znajdujemy się, no właśnie, nad mostem łączącym szwedzkie Malmę z duńską Kopenhagą. I zawiłość fabuły, ilość wątków, które tam po prostu się piętrzą i no, warto. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, bo nie wiem, czy są jeszcze takie osoby, które nie widziały, ale jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam gorąco, żeby odpalić. Inną z kolei propozycją jest The Rain, czyli deszcz. Ja uwielbiam filmy i seriale, które dzieją się w postapokaliptycznym świecie. Nawet takie, jeżeli gdzieś tam sobie latają zombiaki, pod warunkiem, że jest dobra fabuła. I ten serial właśnie taki jest. Bardzo zaskoczył mnie swoją fabułą, bardzo, bardzo, bardzo polecam pierwszy sezon, to jest serial z Danii, ale drugiego sezonu nie chcę komentować. Kolejna propozycja pochodzi z Islandii, a jest to serial, który się nazywa W pułapce. Na początku lutego w mieście Seyðisfjörður we wschodniej Islandii dochodzi do zbrodni. Z Oceanu Atlantyckiego przez grupę rybaków wyłowiony zostaje pozbawiony głowy i kończyn tułów męski. Lokalni policjanci podejrzewają, że ofiara została zabita na promie, który przypłynął tutaj z Danii. Prom właśnie zacumował w miejscowym porcie, a morderca może przebywać w okolicy. Kapitan statku dostaje dyspozycję, że prom nie może odpłynąć z Islandii. Z kolei pasażerowie zostają zgromadzeni w sali gimnastycznej do czasu wyjaśnienia sprawy. It's possible that the arms and legs, or maybe even the head, are still here. Dla mnie ta zapowiedź brzmi jak najlepszy kryminał Agaty Christie. I warto ten serial zobaczyć nie tylko dla świetnej fabuły, dla fantastycznych krajobrazów islandzkich, ale również dla muzyki. Ponieważ kompozytor został nagrodzony wieloma nagrodami za skomponowanie muzyki do filmów Sicario czy Teoria Wszystkiego. Kolejny serial warty polecenia jest ze Szwecji, czyli Störst av allt. Polski tytuł to Ruchome piaski. Tu od razu wchodzimy w środek akcji. Krzyki i strzały, zakrwawione szkolne ławki, ciała leżące na ziemi. Kamera przejeżdża nad ciałami uczniów, aż dociera do niej. Maja Nurberg to jedyna ocalała ze szkolnej strzelaniny. 18-latkę przewożą do szpitala, a wkrótce później do aresztu. Co się wydarzyło? Kto jest winny? Akcję serialu zbudowano na podwójnej narracji prowadzonej równolegle. Fantastyczny doktor. Maja Nurberg. De har informerat mig om att du är misstänkt för mord. Vad hände egentligen i klassrummet? Norweską propozycją na jesienną szarukę może być Borderliner, czyli historia śledczego z Oslo, który, aby chronić swoją rodzinę, zaczyna zacierać ślady zbrodni. Kiedy jego partnerka zaczyna coraz bardziej węszyć wokół niego, akcja się jeszcze bardziej zagęszcza. Jedziemy dalej.
Fallet to kolejna propozycja ze Szwecji. W małym mieście Norrbacka dochodzi do morderstwa. Śledztwo prowadzi szwedzka policjantka Sofia Borg i brytyjski śledczy Tom Brown. Szybko przekonujemy się, że ta dwójka to nieudacznicy, których kariery wiszą na włosku. Bardzo dobra komedia. Sofia Borg, Riksfilm Stockholm, ta fast Olof Palmes mördare. Du fick inte fast honom, du sköt honom i huvudet! Nie opuszczamy Szwecji, bo zaczynamy teraz Bonus Familien. Bonus Familien wymaga krótkiego wprowadzenia. O co chodzi w ogóle z tym słówkiem bonus? Bo w Szwecji nie używa się słów jak macocha czy ojczym, bo one mają jakieś tam negatywne konotacje, a przecież Szwecja to jest poprawnie polityczny kraj. Zatem używa się słówka bonus, bonusowa mama, bonusowy tata, bonus familien, bonusowa rodzina, czyli rodzinka, rodzina plus. O co chodzi w tym serialu? To serial dramatyczno-komediowy o emocjach, wyzwaniach i codzienności w bardzo nietypowej rodzinie, gdzie są pewne pary, ich eksi, czyli ich byli, oraz ich dzieci. Ujera trusor i fejset, ni med? Ursäkta. Sorry, det är så här att vi skulle skoja lite grann här. Jag har en tioåring här som... Så William, kan vi gå lite fort så? Fortsätt trevlig kväll. Rita to chyba najbardziej niegrzeczna nauczycielka w całej Danii. I o niej właśnie jest kolejny duński serial. Rita uczy w jednej z państwowych szkół. Toczy walkę na każdym polu. Jest samotną matką trójki prawie dorosłych dzieci. W samotności nadużywa procentów, a w szkolnej toalecie pali papierosy. Na swoich lekcjach stosuje na tyle niekonwencjonalne metody nauczania, że wzbudza kontrowersje i skrajne emocje zarówno wśród rodziców, jak i kolegów po fachu. Sorjonen, czyli propozycja z Finlandii. Miasteczko na granicy. Inspektor Kari Sorjonen jest jednym z najbardziej cenionych pracowników Krajowego Biura Śledczego w Finlandii. Niestety spotyka go prawdziwa tragedia. U jego żony zdiagnozowano raka mózgu. Cudem udaje jej się uniknąć śmierci, więc Sorjonen postanawia przenieść się wraz z rodziną do urokliwego miasteczku w pobliżu granicy z Rosją. Tam zamierza wieść spokojne życie. Ale jak się domyślacie, nie byłoby filmu, gdyby to życie spokojne było. Także tam zaczyna się ostra jazda. Lillehammer to norwesko-amerykański serial telewizyjny nadawany przez norweską stację NRK. Były gangster z Nowego Jorku, Frank Taliano, zaczyna zeznawać przeciwko mafii. W ramach programu ochrony świadków wyprowadza się do Norwegii i tam zamierza osiąść na stałe. Zmienia również nazwisko. Teraz jest Giovannim Henriksenem. Giovanni próbuje zasymilować się z lokalną społecznością, ale niestety spotyka się z ogromnymi różnicami kulturowymi, więc nie zawsze się to udaje. Serial ten łączy inteligentny i bardzo zabawny humor oraz z lekkim kryminałem. Dodatkowym atutem jest genialna gra aktorska, no i oczywiście przepiękne krajobrazy Norwegii. Why the f*** do you want to go there? Didn't you see the Olympics in 94? Clean air, fresh white snow, gorgeous broads, it was beautiful. You must be the new neighbor. Giovanni Hankrinson. Oh, you're in the postal service. I'm chief of police. Okay. Wszyscy, którzy oglądają Netflixa, wiedzą, że jest to czarna dziura filmowa i bardzo trudno jest przebrnąć przez ilość tych produkcji, więc jeżeli coś pominęłam, to będę Wam bardzo wdzięczna za wspomnienie o tym w komentarzu, bo może się okazać, że to dopiero początek polecajek jesiennych i z Waszych komentarzy zrodzi się kolejny film polecający nordyckie seriale. Także zachęcam Was do komentowania i będę Wam bardzo wdzięczna za to. A na dzisiaj też wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejdå! I taka mała prośbka o subskrypcję wraz z naciśnięciem dzwoneczka. Bo jeżeli nie naciśniecie dzwoneczka, to nie dostaniecie informacji o kolejnym odcinku. Także będę Wam bardzo wdzięczna za każdą jedną subskrypcję.